Cześć. Parę tygodni temu Marek Cichy z wydawnictwa Mandioka skontaktował się ze mną w sprawie przesłania komiksu do szafy, do recenzji. Więc żebyście mieli pełną jasność, komiks zostaje na darmo, jeżeli to dla Was robi jakąś różnicę. I problem w tym, że to był komiks o piłce nożnej, a ja nie mam o piłce nożnej zielonego pojęcia. Ale na szczęście znam człowieka, który o piłce nożnej zna się dużo lepiej ode mnie. I o mało Was nawet nie powiedziałem, że to byłby pierwszy taki nasz materiał, bo akurat idealnie się zgrało to, że mamy komiks o piłce nożnej. Ale już robiliśmy jeden materiał, tak jakby razem. Niezapomnianą relację z Piłkonu. Myślę, że warto wrzucić linka na dole, bo jest to wiekopomne dzieło kinematografii piłkarsko-pyrkonowej. Jeżeli Tomka jeszcze nie znacie, a macie prawo go nie znać, bo jeszcze go w szafie z komiksami nie było, Tomek prowadzi kanał na YouTubie, który się nazywa Jeb z Woleja. I my się z Tomkiem znamy jeszcze sprzed YouTube'a, jeszcze sprzed mojego tak, kanału. Tak, zamieszkłe czasy. Znamy się z poprzedniej pracy, więc uznałem, że to będzie świetna okazja, żeby sobie z Tomkiem pogadać właśnie na temat komiksu o piłce nożnej. Bo myślałem, że po prostu ja z perspektywy człowieka, który nie ma zielonego pojęcia o piłce nożnej, i Tomek z perspektywy człowieka, który wie bardzo dużo o piłce nożnej, jeżeli Wam razem coś o tym powiemy, to będziecie mogli sobie tą naszą opinię wyśrodkować i mniej więcej wyjdzie prawda. Ale szybko się okazało, że Tomek, na ilu kadrach jest ta piłka nożna? 6. I wszystkich znajdujących się na pierwszej stronie. To nie jest komiks o piłce nożnej. Krótko mówiąc, jest to komiks raczej o ludziach, którzy tą piłką... Nie interesują się nią. To jest komiks o ludziach, którzy piłką żyją. Żyją, oddychają i krwawią zwłaszcza. Tak. Chociaż krwi nie ma, bo technikalia, że tak powiem, na to nie pozwalają, ale to może wspomnisz o tym za chwilę. Tak. Jak już mówiłem o technikaliach, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jakością w ogóle wydania tego komiksu. Jest wydany, tak jak widzicie, w większym formacie niż zwykłe zeszyty. Okładka jest bardzo fajna, sztywna, pokryta taką matową farbą, więc za to jest ogromny plus. Tym bardziej, że cena takiego zeszytu to jest tylko 15 zł, a naprawdę jest wydany jak komiks za przynajmniej 25 albo 30 zł. Środek natomiast, tak jak widzicie, jest czarno-biały i za chwilę przejdziemy do rysunków, bo rysunki myślę, że nie za bardzo nam podeszły. Natomiast jeżeli chodzi o samą fabułę, tak jak mówiłem, nie do końca jest to komiks o piłce nożnej, jest to komiks o ultrasach, tak? O argentyńskich ultrasach. Tak, o barrasach. O barrasach. Jak w tytule. Dokładnie. I na samym początku faktycznie jest tam jakiś tam epizod piłkonożnowy. Akcja komiksu zaczyna się na stadionie podczas meczu. Natomiast... Piłka jest pretekstem raczej niż czymkolwiek więcej tutaj do zawiązania akcji. Tak bym to określił, wybaczę ci, wejdę w słowo. Tak naprawdę jest to komiks bardziej o porachunkach tych gangów około futbolowych. Ja bym powiedział, że jeszcze prościej. To jest komiks o, jakby to Kazik określił, o bandytierce. O ludziach, którzy mają zatargi z policją, interesuje ich broń i tak dalej. Ale jakby być tak zupełnie uczciwym, to my za dużo o tych ludziach nie wiemy. Mamy tutaj tylko takie zawiązanie akcji. Duży chaos. Ogromny chaos. Który fajnie współgra z tym, jak to wszystko jest narysowane. Czyli jest jakaś spójność. Natomiast szczerze mówiąc, no, ja nie uważam siebie za wielkiego znawcę komiksu, ale śmiem twierdzić, że parę książek rzucił przeczytałem, kilka rzeczy obejrzałem, a i tak trudno mi się było połapać w tym, co się tutaj dzieje tak naprawdę. Jest dosyć chaotyczne, jest przejście ze sceny na scenę, postaci przez to, że są czarno-białe, ciężko momentami jest stwierdzić, kto do kogo mówi co. Znaczy, no co mówi, to może czcionka jest okej. Natomiast no, jest lekko ciężko, żeby się połapać. Widać natomiast, że to jest takie wszystko lekko groteskowo potraktowane w tej wizualnej warstwie. I że... To jest akurat fajne. Nie, ciężko się przyczepić do tego, że postacie są narysowane tak bardzo karykaturalnie i groteskowo. Natomiast niestety wpływa to na to, że komiks jest momentami nieczytelny, bo ciężko jest od siebie postać się odróżnić, tym bardziej, że w momentach, gdy faktycznie akcja jest wartka, mamy komiks po prostu pomazany liniami, które nakreślają ruch, kierunek ruchu. I postacie, które są bardzo koślawe, są często nie do odróżnienia pomiędzy sobą.
Tak, zwłaszcza jeżeli mamy dwie postaci, które reprezentują jakieś dwie różne grupy kibicowskie, no to wiadomo, że fundamentem każdego klubu czy każdej grupy kibicowskiej są barwy. Tak, barwy rzecz święta. Identyfikacja wizualna jakaś. Tak, no i tutaj tego brakuje. Znaczy, no nie da się tego przedstawić w tej formie i nawet jeżeli tutaj większość panów lata albo w dresach, albo topless, to w tych momentach, w których się ścierają ze sobą, no mówię się, są dwa, może trzy, ale i tak, to tego szalika czy koszulki nie widać i to lekko przeszkadza mi przynajmniej. Mhm. Mi to przeszkadzało tak samo chyba mocno, bo niestety no ciężko było się w tym komiksie połapać i cały czas musiałem się cofać o parę stron, żeby jakby nadgonić, żeby się jakby połapać w fabule. Dobra, jak już mówimy o fabule, to o czym w takim razie jest ten komiks, jak nie o piłce nożnej? No komiks dzieje się w Argentynie. Tak. W Buenos Aires, dokładnie. Buenos Aires. Nawet pada nazwa stadionu, wokół którego akcja się zaczyna. I w Buenos Aires z jakiegoś powodu z ulic znika broń. I to właśnie tajemnicze zniknięcie broni jest jakby taką centralną osią tego komiksu. Potem jak już fabuła się z tego stadionu wynosi i przynosi się do samego miasta. I ci właśnie Bardas, czyli to środowisko związane z ultrasami jednego z argentyńskich klubów. Nie, Bardas to jest... Okej, dobra, wychodzi w tym momencie teraz moja ignorancja. Nie, to Bardas to jest ogólnie pojęcie ultrasi. Okay. Jak, nie wiem, kibole to jest takie określenie, którego ultrasi nie lubią, ale użyjmy go. To nie jest grupa związana stricte z jakimś konkretnym klubem. To jest określenie, które opisuje, no nie wiem, tak jak prawnicy albo masztalerzowie na przykład, tak? Jest to jakaś grupa, jest to określenie opisujące ludzi, którzy robią to czy to, ale nie są ze sobą koniecznie powiązani. Dobra, w ten sposób. W każdym razie, znika broń. I wokół tego zniknięcia broni tajemniczego jest zawiązana właśnie cała ta fabuła. Pod koniec ta oczywiście broń się znajduje. Okazuje się, że ta broń jest z Buenos Aires z jakiegoś powodu wywożona w masowych ilościach. I w tym momencie zawiązuje się już cały ten... wątek. Ja generalnie mam takie wrażenie, że... albo inaczej. Mi ten komiks, czy jego fabuła nieco przywodzi na myśl to, co w swoich filmach robi Quentin Tarantino. Mam wrażenie, że następne zeszyty mogą mówić, co było wcześniej, mogą mówić, co było potem. Przypuszczam, że też mogą być trochę pocięte. Nie wiem, może błędnie spekuluję, bo oryginału nie znam. A tam chyba 8 zeszytów już tego wyszło. Ale 6. Tak, 6, dokładnie. Przejrzałem się. Tak czy inaczej, no mam wrażenie, że całość historii będzie taka łatwiejsza do ogarnięcia, no bo to jest, inaczej, jest taki dosyć wysoki próg wejścia, bym powiedział, tutaj. Dla osoby, która się interesuje piłką tak trochę, nie wiem, która byłaby zainteresowana na przykład ze względów takich nostalgicznych do tego, żeby przejrzeć sobie komiks, nie wiem, z Kapitanem Jastrzębiem, czyli znanym szerzej jako Tsubasą, ale tutaj to jest coś zupełnie innego. Tak jak mówiłem, piłka jest na sześciu kadrach. No i piłka nie ma tutaj zbyt dużo do rzeczy. To jest, tak jak mówiłem, tylko i wyłącznie pretekst. Pretekst, nic więcej. Jeżeli ktoś się interesuje socjologicznym aspektem całego zjawiska ultrasów i tak dalej, no to tutaj mamy lekki wgląd w to, jak to się przedstawia. Chciałem powiedzieć w Ameryce Południowej, albo po prostu w Argentynie, bo oni tam są specjalnie szurnięci w tej materii. To było właśnie jedno z takich większych moich zaskoczeń odnośnie tego komiksu. Nie ma tak naprawdę większego znaczenia, czy śledzicie piłkę nożną, czy nie, czy interesujecie się piłką południowoamerykańską, czy może europejską, czy... Południowoamerykańską, czy dobrą? Pozdrawiamy Bartka Rabija, który zajmował się tłumaczeniem tego tekstu i który jest chyba najwybitniejszym w Polsce specjalistą od piłki latynoskiej. Także
Robota jest zrobiona bardzo dobrze przez człowieka, który żyje tym, który to kocha, który też się zna na języku. Zresztą rozmawialiśmy chwilę przed tym, jak siadaliśmy do tego mebla, że dialogi sprawiają wrażenie, jakby mogły zostać naprawdę wypowiedziane. Nie ma tutaj kwestii takich, powiedziałbym, grejowych, czy tam innych zmierzchowych. No, oczywiście to nie jest wysoka poprzeczka, ale wiadomo, o co chodzi. Tak? To brzmi, jakby ktoś naprawdę mógł tak powiedzieć. Są przekleństwa, ale nie są takie jakieś kretyńsko zmyślone. Wydaje mi się, że słyszałem każdy z tych zwrotów gdzieś tam. Nawet jeżeli się pojawia jakaś chujnia z grzybnią, no to okej. Okay. Dla niektórych to może już trochę archaicznie brzmieć, ale... Okej, okay, są ludzie, którzy tak mówią, tak? Także tłumaczenie, czy w ogóle, czy język, jaki się pojawia w tym dialogi, w tym dziele, no jak najbardziej na plus dla mnie. Na pewno niczego nie psują, nie ujmują w odbiorze niczego. Zdecydowanie, są bardzo, bardzo autentyczne. To jest coś, co mnie często drażni w komiksie amerykańskim, gdzie, zwłaszcza w Marvelu i w DC, gdzie akcja jest wartka, ludzie, postacie ze sobą walczą, miasto wybucha, zostało dosłownie 5 sekund do zniszczenia świata, a postacie i tak mają czas na jakiś taki pełny, rozwinięty dialog pomiędzy sobą, pomimo tego, że stoją, nie wiem, na dachach dwóch sąsiadujących ze sobą wielowców. Tutaj natomiast dialogi są takie bardzo wartkie, zbite, lapidarne, wręcz monosylaby. I to wypadło bardzo autentycznie. I tak jak mówiłeś, widać, że pisał to człowiek, który się fascynuje tematem, widać, że przekładał to człowiek, który się fascynuje tematem, więc za to ogromny plus. Jeszcze jedna rzecz mi się podoba. Ten komiks jest autentyczny, bo jest wulgarny. Nie jest cały czas wulgarny, ale powiedzmy, że jest mocno, mocno kolokwialny. I komiks jest od 18 roku życia. Bardzo mi się podoba, że nie biją w tym na okładce. Tak jakby to nie była najważniejsza rzecz tego wszystkiego. Jest wyraźne dostrzeżenie z tyłu okładki, ale nie ma takiego taniego chwytu, że tylko i wyłącznie tym chcemy tę rzecz sprzedać. Okej. Okay. Komu jesteś w stanie polecić ten komiks? Nie jestem w stanie tego komiksu polecić osobom, które podobnie na mnie patrzą na piłkę, czyli interesują się zdecydowanie bardziej tym, co się dzieje na boisku. Natomiast wydaje mi się, że to takie bardziej ogólnie pojęte środowisko kibicowskie, które żyje trybunami, które interesuje się oprawami też, bo zakładamy, że podobne rzeczy też się pojawią. Czy czytelników takiego czasopisma Tomy Kibice, jest coś takiego i jest to całkiem spore. Myślę, że takie osoby mogą być tym zainteresowane. Ludzie, którzy mają bzika na punkcie tego, co się w piłce dzieje w Ameryce Południowej. Jest sporo osób, które zarywają noce po to, żeby zobaczyć jakieś Copa Libertadores czy inne rozgrywki stamtąd. Myślę, że to też byłaby ciekawa lektura dla tych ludzi. No i chyba tyle. Trudno mi jest też się jakoś mocniej rozwinąć na ten temat. Chętnie bym zobaczył następne tomy, czy tam zeszyty, po to, żeby móc się szerzej na ten temat wypowiedzieć. Szczerze mówiąc, na ten moment jestem średnio zachęcony. Słyszałem, że następne planowane tomy nie dość, że będą części, nie dość, że będą też między innymi w Polsce niby rozgrywane, to może ma się kolor pojawić. Bardzo mocno na to liczę, bo naprawdę ten czysto techniczny aspekt mocno mi utrudniał odbiór, tak? Ten chaos. Zakładam, że to dobrze oddaje tę latynoską duszę, tę dzikość i tak dalej, ale no, trudno mi było momentami tak dopasować swoją percepcję do tego wszystkiego. Ten zeszyt przeczytałem parę razy. Za każdym razem totalnie na trzeźwo, bez żadnych wspomagaczy, nie wiem, może to był błąd. Może jakaś tam kolumbijska heroina byłaby dobrą pomocą, ale zakładam, że jednak nie. Ja natomiast jako człowiek, który w ogóle ma zdrowe pojęcie o piłce nożnej i jakoś nie bardzo mam ochotę zagłębić się w to bardziej, byłem zaskakująco łatwo mi się ten komiks czytało.
No bo tak jak już ustaliliśmy, to nie jest komiks o piłce nożnej. Nie potrzebujecie żadnej wiedzy na temat piłki nożnej, żeby go czytać, bo tak naprawdę po pierwszych 4-5 stronach to jest po prostu komiks akcji. To jest jakaś tam intryga się zawiązała na temat tego przemytu broni z Buenos Aires gdzieś na zewnątrz. Komiks kończy się cliffhangerem, dosłownie i w przenośni. Bardzo ładnie narysowanym swoją drogą. Tak, końcówka była całkiem spoko. Tam faktycznie, tak jak już wcześniej mówiliśmy, w miarę jak akcja jest coraz szybsza i szybsza, rysunki są coraz mniej i mniej czytelne, ale to fajnie pasuje. Tutaj nie ma się naprawdę czego czepiać. Więc komiks Barras ma zaskakująco mały ten składnik futbolowy. On tam jest obecny, więc to może być dla Was atut, jeżeli czegoś takiego właśnie szukacie. Natomiast jeżeli nie interesuje Was w ogóle piłka nożna, to też nie powinno Was to odstraszać. Pierwszy zeszyt kosztuje 15 zł, to jest oczywiście cena okładkowa, cena w jakichś tam dyskontach i księgarniach internetowych pewnie będzie niższa. I to są pieniądze, które myślę, że można zaryzykować. Nie twierdzę, że naprawdę Wam się spodoba, bo tak jak mówiliśmy, rysunki są niezbyt czytelne, akcja jest poszarpana. Można tutaj wyróżnić takie, myślę, że trzy główne akty w tym komiksie i one są mało ze sobą powiązane, więc tutaj myślę, że porównanie z filmami Tarantino jest jak najbardziej na miejscu i też liczę na to, że jakieś będzie wyjaśnienie, jakieś może wydarzenia, które doprowadziło do tego, co widzieliśmy w pierwszym zeszycie. Ale myślę, że no, te 15 zł ceny okładkowej to są pieniądze, które warto zaryzykować i przekonać się po prostu na własnej skórze, czy Barras jest komiksem dla Was. Seria jest rozpisana na 6 zeszytów. Wszystkie 6 zeszytów mają być wydane w tym roku i potem kolejne zeszyty mają być tworzone przez oryginalnego twórcę tej serii, bo nie podaliśmy nazwiska, Emilio Utrerę, wraz z polskimi wydawcami. I to będzie kooperacja, która już się przeniesie do Polski. Tak, podobno też do Polski, między innymi. Myślę, że to całkiem fajny pomysł, chętnie zobaczę, jakby się to przedstawiało. I tylko widzę jedną rzecz, która mnie nieco martwi. Bo patrząc na ten komiks, nie za bardzo pozbywasz się stereotypu, że ci ludzie, którzy siedzą na trybunach, robią oprawy i najgłośniej wrzeszczą, że to są bandyci. No nie pozbywasz się tego, wręcz przeciwnie. Nie, ale zauważę, już na drugiej chyba stronie jest nawet wyraźnie zaznaczone, że wariatów było tyle, co kot napłakał, więc tak naprawdę tutaj no, nikt nie twierdzi, że wszyscy, wiesz, że wszyscy kibice są bandytami i debilami. Co nie zmienia faktu, że fabuła skupia się na działalności, powiedzmy, dalekiej od charytatywnej i nie jest to żadna filantropia. No i wydaje mi się, że może to być, jeżeli powierzchownie na to patrzeć, nie brać poprawki na to, że to jest jakiś tam wycinek tej rzeczywistości, pokazanie pasji plus fikcja, jakby nie patrzeć, no może to mieć nieco odwrotny od zamierzonego efekt. A z drugiej strony wydaje mi się, że to jest tak niszowa rzecz. W ogóle jestem pod wielkim wrażeniem tego, czy podziwiam to, że ktoś się podjął wydania czegoś takiego u nas. Bardzo, bardzo mocno szanuję fakt, że tyle pasji zostało w to włożonej, bo no, inaczej na to spojrzeć nie jestem w stanie. No, trzymam kciuki za to, że to się uda, chociażby po to, żeby w ogóle uchylić furtkę do tego, żeby piłka nożna pojawiła się w czymś więcej niż tylko w beznadziejnych filmach, żenujących biografiach piłkarza, który skończył 23 lata dopiero co i tak dalej, że jakieś tam fabularyzowane rzeczy, żeby też miały rację bytu, bo ciekawych rzeczy w tej sferze nie ma po prostu. I mi tego brakuje, szczerze mówiąc, bo czasami lubię coś więcej niż tylko jakiś mecz obejrzeć. Okej, okay, myślę, że wyczerpaliśmy chyba temat. Nie był też on jakiś strasznie obszerny, bo zeszyt ma 24 strony, więc... W godzinę byłem go w stanie przeczytać, nie wiem, 5-6 razy, coś takiego. Myślę, że sam fakt, że mi się chciało, jest dosyć zachęcający, no bo nawet jeżeli to jest coś bardzo krótkiego i nawet jeżeli się do czegoś przygotowywałem, to i tak sam fakt, że byłem w stanie to zrobić, myślę, że jest dosyć wymowny, bo...
Ciężko jest tym się połapać momentami, ale to nie męczy. No nie, zdecydowanie nie męczy. Też nie czułem ani razu chyba takiego momentu, w którym chciałem odłożyć ten komiks. Dobra, myślę, że to jest wszystko. Ponownie dziękujemy wydawcy za przesłanie tego komiksu. Ponownie podkreślam, że dostaliśmy go gratis, więc jeżeli ma to waszym zdaniem jakiś wpływ na naszą ocenę, proszę bardzo, nie ma, ale możecie tak uważać. I to chyba wszystko. Bardas ostrożnie polecamy. Na pewno pierwszy zeszyt, tym bardziej, że nie jest to ogromny koszt, nie musicie od razu się pakować w zakup całego tomu. Myślę, że spokojnie jest możliwość, żeby widząc tę pozycję w jakimś salonie prasowym, jeżeli w takim miejscu się pojawi. Myślę, właśnie, właśnie nie wiemy, nie ustaliliśmy, w jaki sposób one są dystrybuowane. Prawdopodobnie będziecie musieli szukać Bardas przez internet, jeżeli będziecie chcieli się z nim zapoznać. Aczkolwiek, jeżeli znaleźlibyście to gdzieś w jakimś punkcie takim stacjonarnym, spokojnie można to w większości przejrzeć na miejscu, nie robiąc krzywdy egzemplarzowi i wtedy podjąć decyzję o zakupie lub jego braku samodzielnie. Okej, okay, dobra. Dzięki wielkie za pomoc, bo bez tego bym sobie nie poradził. Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki odcinek w formie dosyć niestandardowej, z gościnnym udziałem Tomka. Dzięki. Wkrótce przejdziemy już do materiałów regularnych. Trzymajcie się. Będę go pilnował. Dzięki za obejrzenie filmu do końca. Jeżeli chcesz dostać swój własny egzemplarz komiksu Bardas, odpowiedz na jedno proste pytanie. Jakiemu klubowi kibicuje Tomek z kanału Jeb z Woleja? Pierwsza osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi w komentarzach pod filmem, dostanie mój egzemplarz tego komiksu. Powodzenia.